polecam kanał Pro Garage, na którym znajdziecie dużo informacji na temat budowy i działania silników, oraz kanał Jędruś Moto Fan, na którym znajdziecie też porady o tematyce motoryzacyjnej. Kanał, który warto odwiedzić, jest to kanał Bogusz TV, gdzie możecie posłuchać sobie fajnej muzyki. To wszystko znajdziecie na moim kanale RP Garażowo, w zakładce polecane kanały. Witajcie. Kolejna piła Stihl. Ten akurat nie to model 023, no ale jak na 19 lat. Piła ma prawo mieć swoje już, widzimisię. Zaczniemy sobie od odpalenia, albo próby odpalenia tego. Zobaczycie, o co chodzi. Pozycja pełne ssanie i oczywiście paliwo świeże, iskra jest. Jak słychać, to piła się nam nawet nie odezwie, ani nie mruknie. No ale nic dziwnego, 19 lat, nie wiadomo jak to użytkował. Jak to wygląda? Wpierw wykręcimy sobie gaźnik i zobaczymy. Znaczy wpierw to sobie to wydmuchamy wszystko i wyczyścimy, potem będziemy rozkręcać. Tą blaszkę tutaj przymknąć i demontujemy to cięgno. Jak wyciągamy cięgno od tego gazu, wciskamy przycisk i widzimy tutaj zatrzask. Wystarczy podważyć w ten sposób, żeby wyskoczyło. Mamy cięgno gazu zdemontowane. W ten sposób wyciągamy tutaj nasz gaźniczek. Demontujemy osłonę, tutaj dysz i śrubek dyszy i śrubki przepustnicy i w ten sposób mamy zdemontowany kompletnie gaźniczek. Odpinamy tutaj z tego wężyka. Najlepiej to jest zepchnąć ten przewód po prostu śrubokrętem, złapać kombinerkami. W ten sposób mamy tutaj gaźnik już zdemontowany. Jak widzicie, gaźnik Walbro, o którym już też na kanale było. Nawet taki gaźnik sobie właśnie chyba rozbieraliśmy i pocięliśmy sobie nawet, żeby pokazać, co jest w środku i jak to wygląda. Na razie sobie tak pobieżnie przyglądałem gaźnik i wychodzi na to, że nie dostaje paliwa. Także trzeba przeanalizować kolejne elementy, takie jak przewód doprowadzający paliwo, czy nie jest gdzieś pęknięty, przerwany. Drugą sprawą jest tutaj szczelność tego połączenia, tutaj na tej też blaszce, to tak to wygląda, takie to wszystko pordzewiałe, więc no takie, znaczy pordzewiałe, takie mówię, brudne. Też nie wiadomo jak to z tą szczelnością, to też jest dosyć ważne, jak również sam tutaj to połączenie, czyli przewód impulsowy, ten malutki tutaj i tutaj łącznik gaźnika z cylindrem. Tutaj też każda jakieś przerwanie wewnątrz tej gumy, tego łącznika, czy nieszczelność na łączeniu powoduje dostawanie się lewego powietrza
i też będzie problem z odpaleniem czy z pracą takiej piły. Oczywiście gaźnik również może być już po prostu uszkodzony, uszkodzona, która jest membran, i no po prostu trzeba ten gaźnik rozebrać, wyczyścić i wymienić membranki. Wam pokażę, co tu jeszcze i jak można zrobić, czyli sprawdzimy sobie tutaj ten łącznik. Musimy zdemontować tutaj całą tą osłonę i to jest część zintegrowana z całym uchwytem, czyli żeby zdemontować tą część, musimy tutaj od spodu odkręcić dwie śrubki i musimy odkręcić tutaj, wyciągnąć tą zawleczkę z tej strony, tam jest schowana nasza śrubka, jak również odkręcić cały ten pałąk, czyli to nasze mocowanie. Tu jak widzicie jest to już połączone z jakąś tu blaszką, bo jest złamany, także demontujemy to na tym amortyzatorze z tej strony, odkręcamy ją. Żeby to odkręcić, musimy zdemontować osłonę tutaj naszego zębatki łańcucha, naszego sprzęgła. Tutaj podważamy tą gumeczkę. Staramy się ją tutaj przepchać do środka i powoli wyciągamy całą tą osłonę. Wypinamy sobie przewody. Tak to tutaj wygląda. Jeden kożuch trotów. Tak to wygląda. Ktoś mówi, że trzeba wyczyścić przed rozbieraniem. Niech spróbuje. Niech ktoś spróbuje wyczyścić takie rzeczy przed rozebraniem, kiedy tutaj nie ma dostępu. I niestety trzeba to potem czyścić w inny sposób. Tutaj zaraz wyciągniemy jeszcze inne rzeczy. Porozkręcamy ile to się da. W tym miejscu już możemy zdiagnozować, jak wygląda nasz przewodzik paliwowy, czy jest tu jakaś dziura, czy jest jakaś nieszczelność. O, jest to całkiem fajnie zrobiona piła, fajnie to jest poskręcane jeszcze po staremu. Jest wszystko fajnie spasowane. Po 19 latach tu nic nie lata, tu się nic nie wytarło, tu się nic nie uszkodziło, biorąc pod uwagę ten przełącznik tutaj ssania, który jest po prostu tak zrobiony, że ma działać. I ta piła ma 19 lat. Więc jeśli biorę piłę, która ma 5 lat, 2 lata i te przełączniki się wyrabiają, wypadają z tych tutaj mocowań i ktoś powie, że to jest wina użytkownika, to jest to dla mnie troszkę śmieszne. Bo nie sądzę, żeby tej piły ktoś specjalnie szanował, uważał, ostrożnie odpalał. Nie, po prostu ktoś bierze do ręki, przełącza sobie, odpala i to chodzi. No i tak to wygląda. Tak jak widzieliście przed chwilką, wszystko zażygane, brudne. No, czyli tak, odkręcimy sobie cewkę, koło magnesowe, sprzęgło, wyciągniemy sobie to cały silnik z tym wałem i z miską korbową, bo i tak karter muszę cały umyć. Przy okazji zobaczymy, w jakim stanie są uszczelniacze. Sprawdzamy sobie stan tej gumy, czy tutaj nie ma pęknięć, przetarć.
To może sprzęgiełko. Zawsze się wyjechać z namiotem i sprawdzić miejsce. Raz mi się to udało, ale tylko raz. I potem jakoś... Więc dzisiaj zabierzemy Państwa w takie piękne miejsce. I po kolei. Wnieśmy się zatem na Roztocze. To zabezpieczenie. Zębatka pływająca. Dzień dobry, witam serdecznie. Widzicie? Jaka warstwa oleju, ja pierniczę. Łożysko igiełkowe, plastikowe, czyli coś tu już było robione, bo oryginalnie jest metalowe. Ale sprzęgło przepalone. Jak to takie sprzęgło rozkręcić? Moi drodzy, nasadka 19 i lecimy. Aha, no oczywiście, sznureczek w cylinder. Sprzęgło. Gwint lewy, więc odkręcamy sobie tą stronę, tak jak byśmy dokręcali normalną nakrętkę. I teraz tak, blokujemy sobie sznurkiem tłok, którą się nic nie obraca. Dociskamy sobie mocno piłę. I odkręcamy, na ile to możliwe oczywiście, bo nieraz to się dzieje dość mocno i trzeba użyć pneumatycznego klucza. O, jak wygląda nasze sprzęgiełko. O. Ale ma. Piony, sprawdzę jeszcze. Czy ta piła się paliła? Halo, mieliśmy tu pożar. Ale rzeźnia. No, dawno nie miałem takiego przypadku. Także będzie szczegółowo pokazane. I musimy użyć sprzętu ciężkiego, tak powiem. Żeby takie koło, czy taką śrubę troszeczkę oszczędzić i uderzyć dużo mocniej, dobrze jest sobie użyć nasadki, na przykład nakładając na wkręconą lekko nakrętkę i pobijając też przez nią. Można dużo mocniej uderzyć, nie niszcząc śrubki, co też ja zrobiłem. Także odkręcamy to sobie. Pamiętajcie, żeby sobie wkręcić troszkę lepiej na gwint tą nakrętkę, żeby tam się nic nie porobiło. No tak wygląda nakrętka po paru uderzeniach młotkiem, także widać już lekkie odbicia, dlatego korzystniej i lepiej jest nałożyć nasadkę. Widzicie, można to sobie zbić takie koło magnesowe bez potrzeby jakichś tam specjalistycznych ściągaczy. I jak tu wygląda ten nasz uszczelniacz? No z tej strony troszeczkę lepiej, aczkolwiek widać po nim już pewien, że tak powiem, oznaki zmęczenia. Zabierzemy się za wykręceniem tutaj czterech szpilek od spodu tych czterech śrub, które nam tutaj uwolnią ten nasz silniczek. I widzicie, hop, wyciągamy, hop, no i co z tym za chwilkę, i tak to wygląda, pięknie, nie?
Bardzo już nie ma co więcej porozbierać. Tu jest mechanizm hamulca, no, który jest sprawny, więc na razie nie rozbieram. No i tak to wygląda. No, jest to wszystko przypalone. Wszystko do czyszczenia. Ja to klientowi pokażę. Dzwonię po niego, niech przyjedzie, niech poogląda. Próbujemy sobie to rozkleić. Jeśli chcecie czymś podważyć takie miejsce, taką miskę korbową, używajcie do tego sobie bardzo szerokich śrubokrętów, jakiegoś, nie wiem, dłuta szerokiego lub kawałka jakiegoś, nawet nożyka tapicerskiego, którego po prostu włożycie sobie tutaj, odkleicie po prostu tą miskę w ten sposób. O. Łożyska, o dziwo, widzicie, lekki luzik na boki, ale tutaj są, tu jest ok. Na tym łożysku troszkę większy, ale brak luzu góra-dół w ten sposób, tylko nie kręćcie sobie tak, tylko chodzi o to, czy to łożysko nam nie lata w ten sposób. Tłoczek do mycia na pewno cały jest, nie ma rys znaczących jakichś strasznych, także do odratowania mi się wydaje. Cylinder wzrokowo szybko można ocenić, co to się dzieje. Mamy pudło części. W temacie rozbiórki piły, jeśli mielibyście jakieś pytanie odnośnie tego sztyla czy innej piły, to dajcie znać w komentarzach. Zachęcam wszystkich, którzy mnie oglądają, do subskrypcji kanału. Pozdrawiam wszystkich moich widzów. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie, hej, cześć.